Cześć, witam Was serdecznie. Bartek z tej strony, firma Centrum Szkoleń. W tym tygodniu troszeczkę nietypowo dostaliśmy na testy od firmy Wszystko do magazynu.pl takie gumowe odboje. Wyglądają niezręcznie, śmiesznie. Mamy takie gumy z magnesami, które przyczepiamy w dowolnym miejscu na wózek jezdniowy. Ma to służyć ochronie tego wózka przed potencjalnym uderzeniem w inny wózek, w ścianę, w regał, w cenny ładunek. Testowaliśmy to około 6-7 tygodni. Najpierw daliśmy to naszym kursantom. Tak jak wiecie, mamy szkołę nauki jazdy na wózkach widłowych, także zawsze ktoś uderzy w regał, uderzy wózkiem o ścianę. No, sprawuje się to idealnie, nie ma uszkodzeń, ewentualnie miejscami jest pobrudzona ściana, jeżeli tą stroną właśnie wózek uderzył. Później sami zderzaliśmy się wózkami, też działało to fajnie. Producent określa, że ta prędkość dopuszczalna, kiedy to wszystko działa, to jest do 5 km na godzinę, czyli te prędkości, które powinny być na halach magazynowych. I do tej prędkości oczywiście wszystko działało super. Później, tak jak widzieliście na filmie wcześniej, troszkę bardziej i mocniej uderzaliśmy. Dalej to działało, dalej nie było żadnego problemu. Jeden tylko odbój uległ. Tak jak widzicie, trzyma się to mocno i solidnie, mimo że zgubiliśmy jeden magnes, a jeden pęk od tego uderzenia. W tym miejscu wózek był delikatnie przerysowany, ale tak i to było na tyle proporcjonalnie mniejsze uszkodzenie, to porysowanie, niż byśmy wózkiem gołym o wózek uderzyli. Także do tych prędkości 5 km na godzinę to wszystko na pewno działa. Mamy tutaj taki odbój, który zakładamy na owalne krawędzie. Widzicie, tak jak widzicie, dość mocno się to trzyma. Możemy to dokleić w dowolne miejsce na wózku. Te są po prostu do płaskich powierzchni, tamten do półokrągły. Jedyne co, to mieliśmy problem z wózkami Linde E16. Ten tył jest na tyle zaokrąglony w tym wózku, że ciężko było nam złapać. Nie chciało się to doklejać, odpadało. Myślę, że kwestia tutaj docięcia tego, żeby to bardziej się zgięło i pewnie nie byłoby problemu. Myślę, że pewnie też producent może to zrobić. No i tak, na wózkach się sprawdziło, co nie zmienia faktu, że trzeba byłoby kupić kilka, nawet kilkanaście takich odbojów na każdy wózek, żeby tak naprawdę cały zabezpieczyć. Może się zdarzyć tak na przykład, że po prostu wózek na jakimś nietypowym magazynie cofa i uderza tyłem, no to wtedy faktycznie 2-3 wystarczą, żeby chronić tylko tył. Ogólnie jakoś nie wyobrażam sobie na przykład hali logistycznej, gdzie mamy 100 wózków i właściciel hali decyduje się, żeby kupić po 5-10 na każdy wózek, bo będzie to potężny koszt. Myślę, że bardziej gdzieś pojedyncze wózki albo faktycznie ładunki bardzo drogie, niezabezpieczone, których nie da się zabezpieczyć, żeby wózek ich nie uderzył. To jeszcze co dodam, że te odboje możemy założyć na widły. Możemy założyć je na karetkę i w tej sytuacji, kiedy przewozimy dla przykładu jakąś bardzo drogą wannę albo Maybacha, to i od dołu, i na karetce możemy zabezpieczyć widły tymi odbojami i wtedy faktycznie to spełnia swoją rolę. Dodatkowo, jeżeli przewozicie na przykład tym wózkiem tafle blachy, jakieś duże płyty marmuru, granitu w różnych konfiguracjach, to też można na widły to założyć i wtedy mamy miękką powierzchnię, trochę to amortyzuje, nie ześlizgnie się. Tego typu, myślę, wykorzystania też są dobre, ale myślę, że największy potencjał tych wszystkich odbojów będzie przy relokacji maszyn. Czy na przykład, jeżeli suwnicą wkładamy jakąś formę, drogą formę do drogiej maszyny, do jakiejś wtryskarki, wtedy możemy pozabezpieczać tymi odbojami. Wyjmujemy maszynę na hali jakimś żurawiem, suwnicą, dźwigiem, wtedy jak najbardziej możemy znowu zabezpieczyć całą tą maszynę tego typu odbojami. Bardzo fajne jest to dla producentów nowych wózków, którzy muszą dostarczyć taki wózek na lawecie. Tak? Zabezpieczamy wózek, u klienta dopiero zdejmujemy, jest to wielokrotnego wykorzystania. Także myślę, że taki prawdziwy potencjał tych odbojów będzie właśnie przy relokacji maszyn, przy transporcie nowego sprzętu, przy transporcie drugiego sprzętu, przy wyjmowaniu jakichś
bardzo drogich ładunków na halach, wtedy zabezpieczyć możemy konkretnie. Fajny produkt, działa. Wózkami, tak jak widzieliście, się zderzaliśmy. Nie zrobiliśmy żadnej szkody praktycznie, mimo jakiejś tam małej ryski. No fajnie by było, jakby to na wszystkich wózkach jeździło, ale myślę, że ze względu na cenę nie będzie to możliwe, że cała duża hala logistyczna, wszystkie wózki z każdej możliwej strony oklei. No tak jak widzicie tutaj ten wózek boczny, musielibyśmy mieć kilkanaście takich elementów, żeby zabezpieczyć wszystkie potencjalne miejsca, gdzie możemy uderzyć tym wózkiem. Ogólnie produkt, podkreślam, fajny, dobrze wykonany. Jeżeli ktoś potrzebuje właśnie zabezpieczyć ładunek, wózek w jakichś tam pewnych konfiguracjach, miejscach, to bardzo fajny, tani produkt, zakładamy, nie ma wpływu na udźwig, na konstrukcję, na cechy nośne urządzenia. Także wpadajcie na stronę wszystkodomagazynu.pl. Dużo innych systemów, mam nadzieję, że dadzą nam jeszcze coś na testy po tym moim skromnym teście. I tyle. Jeżeli macie pytania, to piszcie w filmie na dole, chętnie na wszystko odpowiem. Jeżeli chcecie zobaczyć produkt fizycznie, zapraszamy do Łodzi na ulicę Siedlecką 3B od 8 do 20. Codziennie możecie sobie sprawdzić te odboje. Serdecznie pozdrawiam, dziękuję firmie wszystkodomagazynu.pl za dostarczony towar. Do zobaczenia.